Mam twoje chipsy. No to za je kurwa biście. Wreszcie będzie jakaś porządna bijba. Ale to są te z Pokémonami? Tylko chcę trzecią edycję. Kurwa jest nawet czwarta. Ja pierdolę. Kupa mi w majtę wpadła z podniecenia. Może wreszcie znajdę jakiegoś mastera albo tego jebanego Charmandera. Ale jak ci się je udało zdobyć? Znów musiałem kogoś wyruchać, żeby mi dał to, czego chcę. Ale te chinole mają wąski odbyt. Ło kurwa. Ale hardcore. Dobra, to spierdalaj do cwela, co se przy bramie stoi, a ja idę moje lejsy wpierdalać. Wykonałem wszystkie wasze pojebane zadania. I co? A teraz mnie wpuszczaj kurwa. Błahahaha. Chyba cię pojebało. Kurwa, wpuszczaj mnie cwelu spod bramy, to ci dam Pokemona. No chyba, że tak. Dobra, możesz u nas pracować teraz, wpierdalaj do zamku i rób ta co chce, ta nawet se konia możesz zbić, ale Pokemon jest mój. Napierdalajcie mocniej w to powietrze, to je w końcu zabijemy i wszystkich zatrujemy. I tak oto skończył Donald Tusk w kraju kontrolowanym przez kaczory. Ej, bez kitu, musimy zapierdolić tego Harry'ego Pottera, bo nam zwoje podpierdala. Pyszne mięso z Biedronki. Czego chcesz? Chcę się spotkać z Gomezem z rodziny Adamsów. Dobra, to właś. Yo, madafaka. Elo. Jestem Buryzenek. Ja jestem Sikorka. Chcesz u nas pracować, co? To pamiętaj, żeby Gomeza nie wkurwiać. Nie mówić nic o rodzinie Adamsów i masz go traktować lepiej od własnego napleta. Ty kurwa spierdalaj z tego kibla, bo mi też się srać chce. Jak śmiesz, pindo? Tylko ja tu mogę srać? Kurwa, serio, mówi, jak stąd nie zejdziesz, to ci walnę kloca na klatę. Pierdol się, kutasie. Ten sedes jest dla mnie domem. Ty idź srać do chaty Gonzalesa jak wszyscy. Otwieraj japę, skurwysynu. Po co? A żebym ci do niej nasrał swoim ciepłym gównem, bo nie wytrzymam kurwa. Siuśku, ty mnie tu nie strasz, tylko lepiej po aviomarin skocz, bo mi dupę rozjebie, taką mam srakę. Błahaha, chciałbyś. A przyjmiesz mnie do pracy? Jasne kurwa. Tylko spierdalaj już po ten aviomarin. Teraz tu pracuję. No kurwa, kolejne popierdolone popychadło. Kurwa. Respektuj mój autorytet. Jasne, jasne. A teraz spierdalaj po szczoteczkę do zębów i myj wszystkim z obozu mordy, bo tu nieźle wali. Albo możesz się udać na samobójczą misję po ziele do pojebanych skinheadów, co ciągle ćpają. A dostanę wasz zajebisty czerwony mundur, co? Pewnie i nawet darmowy nagrobek. Ja pierdolę. I kurwa, pamiętaj o moim aviomarinie. Zajebisty ten uniform. Oto chyba temu miałem dać świąteczne wydanie pani domu. Witaj na naszym jebanym zamku, nobie. Ło kurwa, ja też chcę taki zajebisty szlafrok. Kurwa, to nie szlafrok, tylko żakiet maga. Ale nie masz takich wyjebanych gumofilców jak ja. Wolę japonki. Jakiś popierdol w szlafroku dał mi to wydanie pani domu. Dawaj to luknę. O ja pierdolę. Co jest? To wydanie jest sprzed 3 lat. Może ten idiota nam to dał, bo jest tu coś bardzo ważnego. No nic, przestudiujemy to głębiej. I dawaj płytę Krzysztofa Krawczyka, co była w dodatku. Też ją musi im przesłuchać. Dobra, arcymak już se ją na MP3 zgrał, bo reszta by pierdolca dostała przy słuchaniu takich rytmów Krzysztofa Krawczyka. A tak w ogóle to jestem Mineten. A ja Buryzenosław. Miło mi i w ogóle, ale teraz wypierdalaj do Davida Copperfielda, bo coś chciał od ciebie. Ło ja pierdolę. Sam David Copperfield. Umiesz zrobić sztuczkę z kutasem znikającym w dupie? A weź wypierdalaj. Jak idziesz do skinheadów, to chciałem ci tylko powiedzieć, żebyś im trochę koksu zajebał. Jak dasz go mi, toć i zrobię sztuczkę z wypalającymi się skrętami. Haha. Mój pierwszy quest u was to iść do skinheadów. Aha, to jak będziesz umierał, to uważaj na nekrofilów, bo pełno tego skurwysyństwa.